Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o kosmetykach do pielęgnacji skóry wokół oczu. A dlaczego taki temat? Bo słuchajcie, raz na jakiś czas zdarza się, że ktoś mnie pyta o kremy pod oczy, o preparaty pod oczy, moje ulubione, tak też było nawet ostatnio, więc stwierdziłam, dobra, dzisiaj poruszę ten temat. Pod oczy jest naprawdę tak dużo, że nie dziwię się wam, że macie problem z tym, który wybrać. A ja też jestem taką osobą, która lubi testować nowe kosmetyki, sprawdzam ich działanie na mojej okolicy, tutaj wokół moich oczu, która, zaznaczam, jest zdecydowanie bardziej przesuszona niż na całej twarzy, jest dosyć cienka, pojawiają się oczywiście pierwsze zmarszczki. Powiedziałabym, że już są takie zmarszczki nawet bardziej zaawansowane, ale słuchajcie, to co jest też istotne, ja posiadam wrażliwą skórę wokół oczu i też wrażliwe oczy, więc zwracam uwagę właśnie na takie istotne dla mnie sprawy przy wyborze kremów pod oczy. Przede wszystkim muszą one dobrze nawilżać, muszą też działać przeciwzmarszczkowo, mieć takie substancje, które będą działały przeciwzmarszczkowo. Nie mogą podrażniać tej okolicy wokół oczu i nie mogą podrażniać oczywiście moich oczu. Nie znoszę łzawienia, nie może dochodzić do żadnego szczypania, żadnego intensywnego przesuszania itd., itd. Więc są to dla mnie takie ważne kryteria, którymi kieruję się przy wyborze kosmetyków i są takie kosmetyki, do których wracam co jakiś czas. Więc mogłabym powiedzieć, że jest to taka grupa preparatów moich ulubionych, chociaż, tak jak mówię, co jakiś czas pojawiają się nowe kosmetyki, które też bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. No i właśnie, dzisiaj wybrałam dla was taką, myślę, że piątkę takich preparatów, które wywołały u mnie wielkie wow, które bardzo dobrze się u mnie sprawdziły, które spisały się na przykład pod makijażem, które mają świetne substancje aktywne. No i jestem bardzo ciekawa, czy i wy znacie któryś z tych kosmetyków. To co? Zabieramy się za przegląd. Moi drodzy, pierwszy krem pod oczy, o którym chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć, jest to marka Yonel, czyli nasza polska marka Yonel, która stosuje nanotechnologię w swoich kosmetykach, czyli umieszcza substancje aktywne na nanodyskach, dzięki czemu dostają się te substancje aktywne do głębszych warstw naszej skóry i przez to też efektywnie działają. Ja uwielbiam Yonel i wy o tym doskonale wiecie i do tej pory wszystkie kosmetyki marki, które przetestowałam, bardzo dobrze się u mnie sprawdziły. Były takie, które zadziałały lepiej, były takie, które zadziałały nieco słabiej, ale wśród tych wszystkich kosmetyków jest jeden preparat, właśnie krem pod oczy na noc, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i do którego bardzo lubię wracać. Jest to krem z retinolem. Retinolem umieszczonym właśnie na nanodyskach, żeby lepiej dostawać się do naszej skóry, ale oprócz tego posiada inne substancje aktywne, które bardzo fajnie wpływają na skórę właśnie w okolicy oczu. Tak jak powiedziałam, jest to krem na noc. I powiem wam, że moja przygoda z tym kremem zaczęła się dosyć dawno. Jeszcze wtedy był on dostępny w zupełnie innym opakowaniu. Dzisiaj jest w opakowaniu w takim słoiczku. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie, bo powiem wam, że ja zdecydowanie bardziej lubię właśnie takie opakowania z atomizerem lub też jakąś pipetką. Tutaj mamy słoiczek, ale do przejścia, słuchajcie, wszystko jest do rozwiązania. Także dla mnie to nie jest jakiś wielki kłopot, natomiast tak jak powiedziałam, jest to krem z retinolem. Kiedy ja zaczynałam swoją przygodę z retinolem, stosowałam retinol na całą twarz, ale chciałam też stosować wokół oczu. I powiem wam, że sięgnęłam po kilka kosmetyków, które... Oj, co to była za udręka. Wywołało u mnie nie dość, że efekt bardzo, ale to bardzo intensywnego przesuszenia skóry wokół oczu. Do tego stopnia, że nie byłam w stanie zrobić rano makijażu. Ta skóra była bardzo taka napięta. Czasami też dochodziło do opuchnięcia właśnie tutaj pod oczami i nie wyglądało to oczywiście estetycznie. Ale to, co było dla mnie najgorsze, to to, że moje oczy łzawiły. Dochodziło do łzawienia w ciągu dnia, oczy łzawiły w nocy, coś potwornego. I trafiłam
po tych wszystkich próbach właśnie na krem od marki Yonel, postanowiłam go wtedy przetestować i jakie było moje ogromne zdziwienie, kiedy okazało się, że nie dochodziło do żadnego uzawienia, podrażnienia, nic mnie nie szczypało, nic mnie nie piekło, nie było mowy o żadnych opuchnięciach, więc już byłam bardzo zadowolona. Oczywiście, mamy tutaj retinol, więc doszło do delikatnego przesuszenia tej okolicy, ale mam na to sposób, zaraz Wam powiem jaki. Ale to przesuszenie nie było, jak to się mówi, uciążliwe. Czyli mogłam spokojnie wykonywać makijaż. A ta skóra nie była jakoś specjalnie tutaj taka, wiecie, drażliwa, wrażliwa na dotyk. Ale po dłuższym czasie, po mniej więcej... tak myślę, że to było 1,5 miesiąca, zauważyłam pierwsze efekty działania tego kremu, pozytywne efekty. Przede wszystkim cudowne wygładzenie skóry wokół oczu i te zmarszczki, takie pierwsze zmarszczki mimiczne, które wtedy mi się już pojawiły, były pięknie wygładzone. Ta skóra stawała się napięta i oczywiście też zniknęło to przesuszenie. I moim zdaniem jest to jeden z najlepszych kremów, jeśli chodzi o retinol, do stosowania pod oczy. Ma bardzo fajną, ciekawą konsystencję. Przyjemnie się nią rozprowadza. Można też na tym kremie wykonać sobie taki masaż, automasaż, jak to się mówi, w domu. Zresztą chyba nawet na stronie marki Yonel, tak mi się wydaje, jest nawet instrukcja, jak można ten masaż wykonać. Cudowny, słuchajcie, cudowny krem. Wiem, że jest nie najtańszy, ale jest naprawdę tego wart. W ogóle cała ta seria z retinolem, ta właśnie różowa, jest moim zdaniem genialna i świetnie dopasowana do potrzeb skóry wrażliwej, bo nie dochodzi do tego szczypania, pieczenia, wrażliwości, uzawienia oczu. Ta skóra jest fajnie napięta, mamy tutaj retinol, który będzie aktywnie działał, mamy świetną technologię, mamy bardzo fajne formuły kosmetyków, no i ten krem, gdybym miała Wam dzisiaj polecić, jeden naprawdę świetny krem z retinolem do stosowania właśnie tutaj w okolicy oczu, to zdecydowanie byłby właśnie ten. No i teraz, wspomniałam Wam o tym, że kiedy pojawia się takie przesuszenie w tej okolicy oczu, bardziej intensywne, zwłaszcza podczas stosowania retinolu, to mam pewien sposób. No i tym sposobem jest również preparat, do którego wracam od lat. Uwielbiam go za konsystencję, za skład, a przede wszystkim za działanie. Jest to krem maska od marki Bandy, który zawiera w składzie m.in. ektoinę, ale również wiele innych substancji aktywnych, które będą działały silnie nawilżająco, wygładzająco, będą odbudowywały barierę hydrolipidową, nie podrażnia, nie wywołuje takiego właśnie uzawienia oczu, ale momentalnie ten krem również koi skórę, więc super się tutaj sprawdza w tej okolicy. Ja też go czasami nakładam na górną powiekę, lubię wykonywać na nim taki też delikatny masaż, ale dla mnie, słuchajcie, to jest zbawienie. Właśnie w momencie, kiedy stosuję takie silniejsze substancje aktywne, kiedy stosuję właśnie jakieś takie preparaty, które bardziej złuszczają, działają bardziej intensywnie, przeciwzmarszczkowo, napinająco, właśnie tak jak retinol. Więc ta kuracja od Bandy, ta maska, krem, to jest coś wspaniałego. I fajne w nim jest też to, że możemy stosować właśnie ten preparat jako maskę, czyli nakładamy sobie na kilka minut grubszą warstwą, żeby tutaj nam intensywnie zadziałał, albo też stosujemy właśnie jako krem, taką kurację, która będzie silnie tę skórę nawilżała, odbudowywała, coś wspaniałego dla skór suchych, odwodnionych, przesuszonych, podczas właśnie różnego rodzaju kuracji. Też gorąco Wam polecam ten kosmetyk, ten z kolei nie jest najdroższy, dostępny i w sprzedaży online i bardzo często dostępny też stacjonarnie, także to jest taka moja perełka, bym powiedziała, coś, co ratuje moją skórę od lat i wiem, że kiedy pojawia się jakiś problem albo stosuję właśnie silniejsze substancje aktywne, to ten krem koniecznie muszę mieć. Trzeci preparat będzie to marka Dermalogica. A jeśli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to już na pewno wiecie, o jaki preparat chodzi. Tak, jest to maska kremowo-żelowa, do której uwielbiam wracać. Ma świetne opakowanie, czyli tubkę, która jest dosyć mała, wąska i można zawsze ten preparat gdzieś ze sobą zabrać, ale
Ma też cudowny aplikator. Właśnie taki metalowy aplikator, który pięknie koi skórę wokół oczu. Bo jest to maska z jednej strony, a z drugiej strony właśnie taki kremowo-żelowy produkt, kosmetyk, który możemy stosować na całą okolicę oczu. Jego zadanie to przede wszystkim niwelacja opuchnięć, zmęczenia. To jest taki kosmetyk antystresowy, że tak powiem. Do stosowania na dzień, ale również na przykład jeśli gdzieś wyjeżdżacie, wybieracie się w jakąś podróż, będziecie lecieć samolotem. Jeśli na przykład spędzacie bardzo dużo czasu przed komputerem, no i widzicie, że zaczyna się tutaj to zmęczenie w okolicy oczu. Albo też borykacie się z problemem worków zasinień pod oczami. To jest moje must have. To jest taki kosmetyk marki Dermalogica, który gdzieś tam wysoko znajduje się na tej liście najfajniejszych preparatów marki. Uwielbiam go, trzymam go sobie zawsze w lodówce. Kupuję właśnie w takim okresie, kiedy wiem, że będę mieć więcej pracy, że wybieram się gdzieś na jakiś dłuższy wyjazd, że czeka mnie bardziej intensywny okres, więc chciałabym, żeby ta okolica wokół oczu wyglądała dobrze. A ja przecież pracuję też trochę moją twarzą, bo pokazuje się tutaj w filmach, pokazuje się w moich mediach społecznościowych, więc wiecie, zależy mi na tym, żeby wyglądać mimo wszystko dobrze i żeby nie było widać aż tak bardzo tego zmęczenia, przemęczenia, czasami tego stresu, który działa, więc ta maska naprawdę, słuchajcie, ratuje mnie w takich sytuacjach. I tak jak mówię, trzymam ją sobie w lodówce, dzięki czemu też jest delikatnie schłodzona, a jeszcze dodatkowo ten aplikator, zimny aplikator, którym wykonywać możemy sobie masaż w tej okolicy oczu, cudownie wpływa na skórę. W ogóle zimno, krioterapia, zamykanie naczyń krwionośnych, niwelowanie obrzęków, to jest coś wspaniałego. Więc jeśli na przykład macie trochę więcej gotówki, a szukacie takiego preparatu, który będzie świetnie działał na tę okolicę, bo macie tego typu problemy, to ja właśnie polecam Wam tę maskę kremowo-żelową od marki Dermalogica. Wiem również, że fanki marki i dziewczyny, które sięgają po ten kosmetyk, lubią stosować go właśnie w codziennej pielęgnacji. Zazwyczaj rano, kiedy po nocy gdzieś tam pojawiają się te delikatne opuchnięcia, czy worki i tak dalej. Więc też on fajnie się sprawdza. Można go stosować właśnie jako maskę, nałożyć go na kilka minut, zrobić sobie taki masaż, poczekać aż się wchłonie, ewentualnie zmyć, nałożyć jakiś krem. Możliwości macie tutaj naprawdę bardzo dużo, ale no tak jak mówię, to jest też taka moja perełka, do której uwielbiam wracać. Jeden z fajniejszych kosmetyków marki Dermalogica. Świetne substancje aktywne, których też nie znajdziecie w innych preparatach pod oczy i naprawdę wart zainteresowania. Okej, i teraz będą dwa kosmetyki, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły pod kilkoma względami. Pierwszy z nich jest to krem od marki Babo, o którym ostatnio Wam dosyć dużo opowiadałam. Jest to marka tworząca kosmetyki naturalne. Babo jest naszą polską marką, też już Wam o tym mówiłam, zrobiłam nawet oddzielny film na jej temat. I dlaczego postanowiłam dzisiaj wyróżnić ten krem? Między innymi dlatego, że wśród tych wszystkich kremów, które do tej pory stosowałam z pielęgnacji naturalnej, ten jest najwyżej na liście. Najbardziej pozytywnie mnie zaskoczył właśnie swoim działaniem, ale też konsystencją. Ja generalnie, tak jak Wam powiedziałam, mam skórę wokół oczu wrażliwą, oczy wrażliwe i bardzo często w przypadku kremów naturalnych dochodzi niestety do podrażnienia tej okolicy i uzdrawienia oczu, czego, tak jak mówiłam Wam, nie znoszę. Dlatego bardzo uważam na to, kiedy wybieram jakieś kosmetyki naturalne, z tej półki naturalnej, żeby je sobie testować, sprawdzać również dla Was. I powiem Wam, że ten krem od Babo naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Ma wspaniałą konsystencję takiego masełka. Przez to, że jest tłusty, cudownie rozprowadza się na skórze, ale też stanowi świetną bazę pod makijaż, pod korektor. Zwłaszcza jeśli posiadacie skórę suchą, tak jak ja. I niestety nakładanie korektora, a czasami jeszcze przypudrowanie tego korektora powoduje, że zaczynają wychodzić zmarszczki, że ta skóra nie wygląda ładnie w tym makijażu i ten kosmetyk
To jest coś cudownego, to jest naprawdę coś wspaniałego. Oprócz tych substancji naturalnych, aktywnych, które znajdziemy w składzie, które będą fajnie działały na naszą skórę, tego nawilżenia, takiej właśnie tej powłoczki, która zostaje na skórze, ten krem oczywiście ma też działanie drenujące, będzie działał na opuchnięcia, na zasinienia, bo tutaj mamy takie składniki w INSEE, fajny, naturalny, nasza polska marka. Świetna konsystencja, co prawda znowu mamy słoiczek, ale tak jak Wam wspomniałam wcześniej, mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale jest też niesamowicie wydajny właśnie przez tą swoją konsystencję i wiecie co, znalazłam też na niego inny sposób, a mianowicie robienie sobie z niego takich fajnych okładów, bardziej coś na zasadzie maski, czyli nakładam go grubszą warstwą, masuję sobie tutaj tę okolicę i zostawiam. I to, co się wchłonie albo nie wchłonie, to jeszcze delikatnie sobie tutaj doklepuje. Coś wspaniałego. Niestety, uwaga, ten krem już mi się skończył. Postanowiłam przetestować coś innego i też jest to marka tworząca kosmetyki naturalne, holistyczna marka Dalchemy, chyba tak się czyta. Słuchajcie, cieszę się, że wybrałam ten krem. Bo wczoraj nawet zapytałam Was na moim Instagramie, czy znacie tę markę i który z kosmetyków tej marki jest dla Was takim hitem i okazuje się, że uwielbiacie właśnie ten krem pod oczy. Ja na razie nie mogę za dużo na jego temat powiedzieć, stosuję, fajna konsystencja, ale już nieco inna niż w przypadku Babo, natomiast znowu mamy tutaj produkt naturalny. W swoim czasie dowiecie się, co na jego temat sądzę, ale tak jak mówię, Babo i ten krem, cudo. I na zakończenie, bardzo drogi krem, ale taki krem, który już po kilku użyciach wywołał u mnie efekt wow. Rzadko się zdarza, że po kilku użyciach, słuchajcie, ja już widzę na tej okolicy wokół oczu, że to jest bomba. Tylko tak jak mówię, to jest niestety drogi krem. I to jest marka Eisenberg. Krem zamknięty właśnie w takim srebrnym flakoniku, w srebrnym opakowaniu, czyli droższy z tych wszystkich kosmetyków marki Eisenberg. Ale słuchajcie, ten krem, tak jak mówię, wywołał u mnie efekt wow, bo to ma być krem, który będzie działał właśnie drenująco na worki, na opuchnięcia, na zasinienia, ale też intensywnie nawilżał i działał przeciwzmarszczkowo, anti-aging. On ma bardzo fajną konsystencję, taką kremowo-żelową, przez co też fajnie się go rozprowadza i tutaj już pojawiają się te pierwsze efekty sensoryczne, czyli ten efekt rozprowadzania kremu właśnie w tej okolicy, jak on pięknie sunie po skórze. Druga sprawa, ten krem po nałożeniu daje też taki efekt chłodzący. Wcale nie musicie trzymać go w lodówce, bo już nałożenie właśnie tej konsystencji, tej formuły powoduje, że dochodzi do takiego kojenia, łagodzenia, właśnie. Wydaje mi się, że tutaj też jest to działanie drenujące na te worki, na opuchnięcia. Cudownie przez to sprawdza się w porannej pielęgnacji. Ale w wieczornej pielęgnacji, jak sobie nałożycie ten krem, to on też niweluje takie zmęczenie po całym dniu i momentalnie jakby otwiera się nam oko i to spojrzenie nabiera takiego blasku. Coś niesamowitego. Dodatkowo ten krem też bardzo fajnie nawilża i jest wspaniałą bazą pod makijaż. Tak jak mówię, jest drogi, ale jeśli macie więcej pieniędzy, gotówki do wydania albo szukacie jakiegoś fajnego prezentu, to warto się zastanowić nad tym kremem, bo on rzeczywiście ma bardzo ciekawe substancje aktywne w składzie i będzie działał przeciwzmarszczkowo, ale to ukojenie, to wygładzenie, ale też takie napięcie, które momentalnie odczuwacie, jest nieprawdopodobne. Rzadko widzę coś takiego, słuchajcie, w przypadku kremów już po kilku razach. Zazwyczaj pojawia się oczywiście ten efekt takiego napięcia, niwelacji zmarszczek i tak dalej, niwelacji, no zmniejszenia widoczności tych zmarszczek, ale już po kilku tygodniach stosowania tutaj
To jest w ogóle nieprawdopodobne, jak to szybko widać. A marka stosuje oczywiście swoją technologię w kosmetykach i widać, że ta technologia działa. Bo jeśli kiedykolwiek mieliście styczność z kosmetykami marki Eisenberg, to będziecie wiedzieć, że to są naprawdę świetne jakościowo kosmetyki i warte swoich pieniędzy. Przynajmniej te, które bardziej intensywnie działają na skórę, które mają kompozycję składników aktywnych takich, które będziecie widzieli, że działają na waszej skórze. I między innymi ta srebrna seria jest moim zdaniem genialna. W ogóle jest jeszcze maska też właśnie z tej serii. Co prawda ja tej maski nie stosowałam, ale też słyszałam o niej bardzo dobre opinie. Natomiast ten krem, tak jak mówię, no wywołał u mnie efekt wow i na pewno jeszcze kiedyś do niego wrócę. Jak będę potrzebowała właśnie takiego efektu bardziej ujędrniającego, anti-aging i nie tylko, za kilka lat pewnie, to na pewno do tego kremu wrócę, ale testowanie go, stosowanie go było dla mnie ogromną przyjemnością. No to teraz już znacie takie, chyba wydaje mi się, perełki, które wyróżniłam w dzisiejszym filmie. Tak jak mówię, tych kremów tak na dobrą sprawę jest dużo więcej, które mogłabym wam polecić z różnych półek cenowych, ale tak myśląc nad tym, które wybrać takie naj, to zdecydowanie byłyby te produkty i mogę wam je z czystym sumieniem polecić. Bo uwaga, to nie jest film sponsorowany, żebyście sobie nie myśleli. Film powstał na wasze potrzeby, bo dopytujecie mnie bardzo często. Zresztą w ogóle na moim kanale już jest chyba kilka filmów dotyczących pielęgnacji skóry wokół oczu. Jest na pewno film dotyczący kosmetyków z retinolem, z witaminą C, ale są też świetne płatki pod oczy i wiem, że korzystacie z moich poleceń i niektóre z tych płatków genialnie się u was sprawdzają. Także myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy temat. Czekam na wasze komentarze, czy znacie któryś z tych produktów, ale będzie mi bardzo miło również poczytać, które z kosmetyków u was bardzo dobrze się sprawdziły w tej okolicy, w tej pielęgnacji okolicy skóry wokół oczu. Czyli takie wasze perełki, cuda, do których możecie regularnie wracać i które zawsze przy każdym stosowaniu świetnie się u was sprawdzają. No dobra, to tyle. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!